Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, a to jest odcinek, w którym, jak widzicie po tytule, zabrałem Milki na randkę. Ale jeszcze jej nie zabrałem, ponieważ żeby nam się randka udała, to koniecznie musicie zostawić łapkę w górę. Jeżeli będzie 4000 łapek w górę, to randka na pewno się uda, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę. Macie na to 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niech napisze w komentarzu randka, a ja przypnę mu serduszko. Dobra, słuchajcie, przygotowałem przed odcinkiem takie miejsce, które wam teraz pokażę. I w tym miejscu właśnie, tam widzicie to serce, to jest właśnie tam. Tam przygotowałem takie miejsce właśnie, w którym odbędzie się randka moja z Emilią. Zaproszę ją, ona jeszcze nic o tym nie wie, a jest na serwerze, więc gdzieś tam będę musiał jej później poszukać. Jak widzicie, zrobiłem tutaj coś takiego, taką altankę na wodzie. Tu jest miejsce dla mnie i dla niej, no obojętnie gdzie kto siądzie. Jakieś kwiatki i tak dalej. No tutaj na górze, jak widzicie, jest to serducho. No, ja, według mnie to wygląda super, no. Takie coś, ja bym chciał na taką randkę zostać zabrany, a co? Dobra, no i słuchajcie, przede wszystkim musimy przygotować sobie tutaj teraz jedzenie na tą randkę, no bo jaka by była randka bez jedzenia, więc koniecznie musimy mieć coś do jedzenia. Myślałem, że najlepiej będzie jak upiekę kurczaka, bo to mi się wydaje kurczak być taką potrawą najbardziej pod randki, taką romantyczną potrawą kurczak. Chociaż nie wiem, w sumie szczerze mówiąc, no ryba na pewno nie. Kurczę, w sumie to nawet nie wiem, jaka potrawa jest taka najlepsza na randki. Wydaje mi się, że kurczak to jest taki dosyć ekskluzywne mięso, chociaż może wieprzowina? Nie, wieprzowina na pewno nie, znaczy ten, jak to się nazywa? Baranina jest chyba bardziej ekskluzywna. No ale nie mam chyba baraniny. A nie wiem, zobacz, a czekajcie, bo ja tego w ogóle nie mam tu ja. Już wszystko sobie poprzenosiłem do mojego pokoju, więc tam mam całe jedzenie i zobaczymy, co tam mam, co mógłbym przygotować na tą randkę. Coś będzie trzeba upiec i tak dalej. Dobra, czekajcie, popatrzmy sobie tutaj. A nie, tutaj mam najbogatsze rzeczy, czekajcie, jedzenie było tutaj. Dobra, ej, mamy baraninę. Dobra, to zrobimy jej tak. Zrobimy jak najwięcej, żeby po prostu mogła wybierać sobie. Jest kurczak, więc zrobię jej jednego kurczaka, zrobię jej jedną baraninę. Wołowina. Wołowina już mi się kojarzy z takim... No niekoniecznie, że może lepiej nie. Więc tylko kurczak jeden i baraninę. Deser zrobimy... zrobimy arbuza na deser. Arbuz na deser to jest taki fajny owoc chyba. Dosyć. No i co jeszcze? Jakąś zupę przydałoby się zrobić. Grzybową. Jest tylko grzybowa zupa w tej grze. Nie, jest jeszcze barszcz. Ej, barszcz jest bardziej ekskluzywny. Dobra, czekajcie. Ogarniemy barszcz. Tylko czekajcie, muszę zobaczyć, jak się robiło. Barszcz. O, jest. Okej, dobra, potrzebujemy... Okej, dobra, to nie będzie takie trudne, jak myślałem. O nie, mamy noc i pada deszcz. Ale to dobrze, musimy pracować całą noc, żeby po prostu randka w dzień się udała, wiecie o co chodzi, nie? Więc lecimy szybko na jakieś pole uprawne, gdzie może będą buraki, bo ja ich nigdy nie zbierałem. Jak dla mnie to zawsze buraki były takie trochę niepotrzebne w tej grze, więc nigdy nie miałem ich, ale wydaje mi się, że w wiosce gdzieś tam powinny być jakieś buraki. Wydaje mi się, że tam coś możemy znaleźć. No i z czegoś zrobimy ten barszcz. Czyli będziemy mieli tak, kurczak, baranina, arbuz i barszcz, więc... O, tu są buraki, dobra. Dobrze myślałem, że tu gdzieś się widziałem. Dobra, mamy... Ile ich potrzebujemy? 6. Więc mamy 6, dobra, zasadźmy to tutaj, może jeszcze kiedyś będę potrzebował tych buraków na jakąś randkę, to będę wiedział, że one tutaj są. Dobra, idziemy teraz zrobić... W takim razie wracamy do zamku i zrobimy miskę. Zrobimy już ten barszcz i wszystko przygotujemy, jeszcze potrzebujemy talerze, ale talerze... Kurczę, jak zrobić talerze? Wydaje mi się, że zrobimy... O, ja nie mogę, tutaj ogry był duży. Dobra, ale udało nam się go ominąć. One są najgorsze, te podpalające. O nie, creeperek. Ajajaj, dobra, będę musiał to odbudować poza odcinkiem. Bo już nie ma czasu, ja tu jestem bardzo stresowany tą randką. Mam nadzieję, że ona się uda. Bo tak, po prostu, jestem zestresowany. Ale, wiecie co, w planie mam jeszcze, nie spytam jeszcze Milki, czy będzie moją dziewczyną. To zrobię później, najpierw jedna randka, wiecie, bo na pierwszej randce już się od razu nie pyta. To musicie tak, wiecie, zagadać, coś tam, wiecie, porozmawiać, poznać się lepiej. No i dopiero później jakieś zapytanko może będzie, jakiś, wiecie o co chodzi, nie? Więc muszę, wszystko na spokojnie, widzę, wszystko na spokojnie, możecie napisać mi w ogóle w komentarzu jakąś radę na temat jak do niej zagadać, czy coś. O, dobra, już wiem, jak się robi te miski, se przypomniałem, dobra, i robimy, o nie, powinienem mieć więcej tych, żeby zrobić dla siebie też zupę, nie? Bo przecież nie będę sam, znaczy ona nie będzie sama tego barszczu jadła. Właśnie, wszystkiego powinienem wziąć podwójnie.
Ale zwaliłem, dobra, czekajcie. Muszę zajść po jeszcze jednego kurczaka, jeszcze jedną baraninę do siebie, do pokoju. Żeby po prostu coś było na tej randce, no i musimy poczekać i tak na dzień, no bo przecież nie będę w deszczu z nią tam jadł w tej altanie. Musi to jednak być romantyczny klimacik. Więc dobra, bierzemy tak. Jeszcze jedną baraninę bierzemy, jeszcze jednego kurczaka. Jeszcze jednego arbuza. I jeszcze jedną zupę potrzebujemy, więc idziemy jeszcze raz, musimy zajść po barszcz. Barszcz czerwony, żeby... Mam nadzieję, że ona lubi barszcz, bo jak ona nie lubi barszcz, no to będzie wtopa lekka. Ale mam nadzieję, że ona jest wszystko żerna, że tak powiem. Wydaje mi się, że ją dobrze znam. Ona mi kiedyś mówiła, że bardzo lubi święta, a na święta jest barszcz, więc... Więc wydaje mi się, że lubi. Wydaje mi się, że lubi, ale... Mogę się mylić. Nigdy nie wiadomo, co tam kto lubi, ale wydaje mi się... Nie, no barszcz... Wiecie co, no barszcz jest taką zupą specyficzną dosyć, bo ja lubię barszcz, ale to muszę mieć klimat świąteczny, żeby ten barszcz zjeść, wiecie o co chodzi. Normalnie nie jem tego barszczu, tak jakoś mi nie pasuje jedzenie barszczu bez świąt. Możecie napisać w komentarzu, co jak wy macie, czy wy lubicie jeść barszcz tak sobie, tak o, czy nie. Dobra, mamy trzy, jeszcze trzy buraki, raz, dwa, trzy. Dobra, mamy... Oj, tu zasadzimy, bo mamy tych nasion więcej. Dobra, mamy na kolejną zupę, więc super. Mam nadzieję, że jej to zasmakuje. W jakiej kolejności to trzeba podać? Najpierw ja bym zaczął od zupy bym zaczął, no bo to jest jednak... Obiad, każdy zaczyna się od zupy, no przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was, ale u mnie zaczyna się zawsze od zupy. No i później jest drugie danie, jakieś mięso i tak dalej, więc damy jej od razu później dwa mięsa, żeby miała do wyboru, które bardziej woli. No i na sam koniec deser, to myślę, że szybko pójdzie, bo w tym Minecrafcie to się dosyć szybko je. Ale ten deszcz jest najgorszy, będzie trzeba pójść się przespać jakoś, żeby po prostu... Jest dalej na serwerze, dobra, muszę to kontrolować, żeby ona mi nie znikła nagle, bo jak mi zniknie, to będą nici z randki i co wtedy? Ja tak się szykuję tutaj, a ona mi może w każdej chwili zniknąć. Dobra, lecimy szybko do zamku. Właśnie, my w ogóle tak sobie teraz uświadomiłem, że nie mamy kuchni zamkowej, a przydałoby się zrobić taką kuchnię w zamku. Co wy o tym myślicie? Ej, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić jakąś kuchnię w zamku. Bo co to za zamek bez kuchni, nie? Dobra, lecimy tutaj. Jakiś crafting musimy znaleźć, żeby zrobić tą zupę znowu. No bo coś trzeba mieć. Ja niestety, tak, widzicie, ubrałem się w taką żółtą kurtkę. Nie jestem ubrany jakoś elegancko, ale obiecuję wam, że się przygotuję na następną randkę, to już się ubiorę inaczej. Żeby wiecie, o co wiecie, żeby być w klimacie, wiecie o co chodzi, no. Dobra, robimy drugą zupę. Łup. Dobra, mamy dwa barszcze. Aha, one się nie stakują. Dobra. Ej, ryba... Kurczę, ryba też jest ekskluzywne danie. Dobra, czekajcie, idziemy do pieca i przepalamy te wszystkie mięsa i rybę też ten surowy dorsz. No nie wiem, czy dorsz jest ekskluzywną rybą. Raczej chyba nie, ale trudno, no. Mówi się trudno i je się dorsza, że tak to ujmę. Czekajcie, gdzie są te piece? Bo tutaj są diamentowe piece gdzieś, więc one szybko mi to przepalą. Tam są chyba na dole. Tak, tutaj. Dobra. Dobra, mamy piece. Tu jest mnóstwo węgla, więc przepalmy to wszystko, co tu mamy. Dobra, to nam się przepali i będziemy mogli pójść tam. Ja jeszcze... A właśnie, muszę zajść do magazynu, zobaczyć, czy da się zrobić talerz, bo... mogę zrobić stół! Przecież my mamy tutaj modyfikację na stół. Czekajcie, robimy stół. Jaki jest stół? Table. Tu. Jak się robi stół? O kurczę, co to jest? Jak zrobić to? Dwie łzy gasta? Takie coś? Ajajaj, to będzie ciężkie do zrobienia. Ale dobra, czekajcie, czy my mamy jakieś łzy gasta? No na pewno nie, bo my w Netherze to jeszcze tak za wiele nie byliśmy. O nie, to nam się nie uda zrobić tego stołu. Najgorzej. Najgorzej, że nam się tego nie uda zrobić. Musielibyśmy jeszcze na szybko lecieć do Netheru i rozwalać gasty, żeby mieć te dwie łzy po prostu. Ale... No nie, no na pewno nie mamy łez, bo ja ani razu się nie biłem w sumie z gastem. Dobra, ale no dobra, to mi nie da spokoju, ja muszę mieć stół, to musi być wyjątkowy wieczór. Więc ja szybko lecę do Netheru, znaleźć jakieś dwa gasty i kurczę je pokonać, żeby mieć ten. To musi być idealny wieczór, ja się muszę poświęcić, więc myślę, że mnie widzowie zrozumiecie, no że odcinek będzie dłuższy, ale ja się muszę przygotować. Poza tym i tak jest noc, więc musimy czekać na dzień, żeby to jednak w dzień pójść na tą randkę, no bo tak w nocy, kiedy pada, to tak niefajnie, to tak, no nie chciałbym takiej randki mieć w nocy, kiedy pada deszcz jeszcze dodatkowo, to taki bardziej klimat żałobny. Dobra, znajdźmy jakieś gasty, kurczę, gdzie tu są?
niż to powinny być. Ja się najbardziej boję, wiecie czego, że te buty, które mam na nogach, sprawią, że mnie tu zaraz coś tak rzuci, że ja wpadnę do lawy. To mi by było tak przykro. Dobra, tam jest jakaś Manticora. Czerwona w ogóle, to jest straszne. Jak on lata? Nie gadaj, że on na mnie leci. Nie, dobra, zostawił mnie. Dobra, szukamy szybko ghosta jakiegoś, bo tu powinny być gdzieś. Chciałbym, żeby były, no. Jak zawsze są, kiedy ich nie potrzeba, to teraz ich nie można znaleźć, oczywiście. Ale gdzieś tu powinien być. Nawet ich nie słyszę, a powinienem słyszeć je chociaż. Ajajaj, no nie, dlaczego to będzie takie trudne? To na pewno będzie trudne, znaleźć dwa... Nie! Widzieliście to? Jak? Przeżyliśmy to? Ja właśnie tego się bałem z tymi butami, że wpadnę do tej lawy. Ja nie mogę, ale to było przerażające. To było przerażające. Najgorsze... Nie, gaś. Zgaśnij, dobra. Dobra. Ale słyszę ghosta tutaj gdzieś. Ale ja wpadłem do tej lawy. Ale jak dobrze... Te buty mnie uratowały tak naprawdę w sumie, bo się odbiłem od tej. Dobra, no, nie mam jak się podbudować, a ja się boję strzelać tutaj z tych butów. Nie no, muszę w sumie. O nie, goni mnie jeszcze koń jakiś. O nie, muszę go pokonać. Muszę go pokonać, bo on mi nie da spokoju. Przez niego mogę wykonać niedobry skok. Dobra, wypadła mi jakaś skóra z niego, to też dobrze. Gdzie tu jest ten ghost? Słyszę go tu gdzieś. Dobra, poświęcenie. Dla kobiety warto. Dobra, on tu gdzieś powinien być. Tu gdzieś na pewno jest ten ghost. Tylko... Ale tu jest... Co to jest? Wyspy... Co? Nie widziałem, że takie rzeczy są w Netherze. Co jest grane? Albo mamy modyfikację, dlatego to tu jest, ale... Wow! Ale ten Nether wygląda strasznie. Dobra, no tu... Słyszycie go? No on tu gdzieś jest. Tu gdzieś... Tu może będzie, jak tu przejdę. Muszę pamiętać też... Jest, dobra! Proszę, niech wypadną z niego dwie łzy. Ja mam nadzieję, że jest w stanie się tak jakby rozwalić, żeby dwie łzy z niego wypadły. Proszę. A! Dobra. Podbijamy się. Szybko tu. Nie, on ucieka. Ale dobra, tu go tak blokuje. Dobra. Wypadły. Nie, jedna wypadła. Jeszcze jednego musimy znaleźć. O nie. To będzie tak cię... Ej, to na pewno były łzy ghosta? Tak teraz sobie myślę, że... Nie, to jest bryłka żelaza. Co ja robię w Netherze w tym momencie? Przecież to jest tak podobne. Nie, dlaczego? Widzicie? To jest bryłka żelaza, ja to mogłem zrobić już tak dawno. A ja tak czas marnuję teraz w tym Netherze. Dobra, wracamy z powrotem. No nie wierzę w tego pecha. Właśnie coś mi nie pasowało, że tutaj to jest pionowo, tam to jest poziomo. No nie, ale pech. Wow, znowu prawie spadłem. Gdzie jest ten portal? Teraz będę szukał portalu 3 dni. Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. Jak ja jestem teraz zestresowany. Przecież ten wieczór miał być idealny, ja się w Netherze bawię. Co to ma być? Gdzie jest ten portal? Zgubiłem portal, widzowie. Zgubiłem portal i jak ja teraz wrócę? No nie, tak być nie może. Dlaczego? Dlaczego? On tu gdzieś musi być. Ajajaj. Już żałuję, żebym wybrał się na wyprawę w Netherze. Gdzie ja poszedłem w ogóle? Gdzie ja zawędrowałem? Dlaczego ja mam takiego pecha? Jeszcze te buty, ja się boję ciągle, że one mnie gdzieś wybiją, myślę. To było wyżej chyba, mi się wydaje. Piętro wyżej musimy lecieć. Dobra, ryzyk fizyk. Dobra. To może tu gdzieś było? Chyba to tam było. Ale mnie zcięło. Dobra, w sumie może i lepiej. W Netherze nie powinienem tak latać. Tu jest bardzo niebezpiecznie. Ej, dobra, chyba to było tu. Dobra, jest portal. Dobra, udało nam się. Wrócimy z powrotem. Widzicie? Już muszę... Dobra, wracamy po te bryłki żelaza. No nie, ja nie wierzę, że takiego pecha mam. Przecież ja mogłem tak szybko to ogarnąć. Już jest dzień. Mało czasu, trzeba... O, Emilia tam była. Akurat jak wyszedłem z Netheru, dobra. Szybko lecimy zrobić te stoły. Tam niewiele trzeba. Te bryłek żelaza będziemy potrzebowali 8 tak naprawdę.
Więc w sumie, no to nam powinno wystarczyć. Ja tam już zrobiłem jakiś stół, ale ja sobie dopiero teraz przypomniałem, że jest stół tutaj na modyfikacji, który umożliwia nam położenie czegoś na stole, więc będziemy mogli wtedy to jedzenie na stole stawiać i to jest o wiele lepsze niż teraz robienie czegoś takiego. Dobra, czekajcie, znajdźmy... Żelazo mam na górze. Dobra, lecimy, jest mało czasu. Ja muszę zdążyć, bo jak będzie znowu noc... Chociaż na randki się chodzi wieczorem, więc może to nawet i lepiej. Ale mam nadzieję, że uda nam się to ogarnąć tak, że jeszcze ją w dzień zabiorę. Żeby na przykład zachód słońca móc razem obejrzeć. O, to by było super. Dobra, czekajcie, bierzemy tak. Dobra, chyba potrzebujemy 4 sztabki, bo z jednej sztabki... O nie, co ja robię? Już jestem tak zestresowany. Dobra, czekajcie, bierzemy... O nie, dobra, nie potrzebowaliśmy aż tyle. Drewno. Mam tutaj drewno, dobra. Tu jest crafting. Zawsze idę nie tak, jak należy. Dobra, i jak się to robiło? Dwa drewna i deski, dobra. I ten młotek, który się robi w ten sposób. Dobra, mamy nawet 8. No dobra, to nam tyle wystarczyło tylko. Dobra, bierzemy to, dobra, i robimy stołki. Raz, dwa. Potrzebujemy... No, będziemy musieli dorobić jeszcze, ale dobra. Mamy tu. Okej. Okay. Mamy to. I musimy jeszcze zrobić jeszcze jeden stolik. Jeszcze jeden, bo muszą być 4. 4 muszą być. Nie, w sumie 2 wystarczą. Dobra, czekajcie, bo jestem jakiś zakłopotany strasznie. Idziemy po nasze jedzenie, które tam się przepalało. I idziemy zanieść to wszystko do altanki, w której będzie randka. I lecimy po Emilię już, bo to już za długo trwa. To już za długo trwa, słuchajcie. Ja już jestem za bardzo stresowany. Ja już głupie rzeczy robię na tym Minecrafcie. Przecież 2 stoły mi wystarczą, tylko nas tam jest 2 przecież. Dobra. Dobra, tutaj. Mamy żarcie. Bierzemy rybę, bierzemy kurczaka. O, tak, i to. Odłożę sobie tutaj wszystko, czego nie potrzebuję, żeby mnie tutaj nic nie rozpraszało. Robimy tak. Dobra, mamy te 2 stoły nam wystarczą. I lecimy tam to szybko podmienić. O nie, do wody wpadłem jeszcze. Ajajaj, szybko. Tu jest walka z czasem, bo trzeba jak najszybciej wykonać tą randkę. To będzie bardzo szybka randka, no bo tutaj tylko zjemy sobie coś tam, pogawędzimy chwileczkę i tak dalej i wiecie, będziemy się żegnać, ale dobra. O, tu są te stoły właśnie, które musimy podmienić. To już mamy i teraz robimy tak, pum i to się nawet łączy w taki stół. I teraz nawet będziemy mogli sobie, widzicie, będzie można postawić na tym coś. Dobra, to jest super. Dobra, czyli w tym momencie już tak naprawdę jesteśmy gotowi, żeby iść po Emilię. Dobra, ściągam zbroję, buty zostawię, żeby było szybciej i lecę gdzieś ją szukać, gdzie ona gdzieś tam powinna być. Dobra, czekajcie, ona... O, ja ją widziałem, że ona do Palionowa gdzieś tam szła, więc może tam będzie dalej. Będzie może u siebie na chacie. Dobra, tam gdzieś powinienem chyba lecieć, dobra, tu. Jest w domku, dobra, uwaga, wchodzimy, zapukamy i... O, tu ma drzwi w ogóle. Puk. Hejka, co tam? Chodź, muszę cię gdzieś zabrać. Mam dla ciebie niespodziankę. Okej. Okay. Więc chodź za mną, bo ją przygotowywałem cały dzień dzisiaj. Cały dzień. Ja nie będę ukrywał, jestem troszkę zestresowany, ale chodź, mam dla ciebie niespodziankę. Okay. Zaraz ją będziemy widzieć tam dalej. Co u ciebie w ogóle? Jak ci dzień mija? A no, w sumie w porządku. Dobra, słyszałem, że masz Tiger Sworda. Już, że zrobiłaś sobie. No, tak. No pokaż go, o kurczę, a jakie masz enchanty na nim? Tylko knockback 2 niestety. No trudno, dobra, chodź tutaj. Chodź za mną. Idę. Jestem ciekaw, jaka będzie twoja reakcja na to, bo to będzie coś pięknego. Na 3-4 możesz się odwrócić. 3-4. Ojejku, o wow. Postanowiłem, że zrobię nam romantyczną kolację przy zachodzie, przy wschodzie księżyca i tak dalej. Chodź, lecimy tam. Okej. Okay. Ale dobra. Kochane i słodkie. No nie, ja to tak długo budowałem. O. Dobra, proszę bardzo, możesz sobie wybrać siedzenie, z której strony wolisz. Może lepiej, no wiesz co, tam tu sobie weź to, bo tu będziesz widziała księżyc fajnie. O. Dobra, to dziękuję tu. Dziękuję bardzo. To taka romantyczna kolacja, którą przygotowałem. I nawet ugotowałem, więc proszę bardzo, tutaj rzucam zupę. Lubisz barszcz? Tak, bardzo lubię. Dobrze. Co wiedziałeś? To, no nie wiem, nie wiedziałem, strzelałem. Dobra, przygotowałem to i przygotowałem kurczę, tu, możesz wybrać. Ja już nie jestem głodny, ale możesz zjeść.
Dobra, wiesz co? Ja mam pomysł, no. Bo ja to nagrywam, ale ja chciałbym spędzić z tobą tą romantyczną kolację we dwoje bez gości, więc słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Tutaj odbywa się, będzie się odbywała w tym momencie randka moja z Emilią. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Udało nam się, mamy piękny wschód, już taką wieczór. Trzymajcie się i do jutra, do następnego odcinka. Wbijajcie koniecznie do Emilii, zobaczyć jak ona nagrywa, jakie ona filmy wrzuca. Trzymajcie się, do jutra, na razie, pa pa!